Hejka, kochani, witam Was bardzo serdecznie. Was witam w nowym filmie i kochani, zobaczymy sobie, co jest ciekawego w Teddym. Chodzi mi głównie o ozdoby na jesień. Jakiś czas temu pojawiły się już ozdoby jesienne i najwyższy chyba czas, żeby sobie coś tutaj, no po prostu, żeby sobie te rzeczy, dekoracje tutaj obejrzeć. Grzybki, domki, 19 zł, bardzo fajnie to wygląda. W ogóle, jeżeli chodzi o Teddy, to jest bardzo duży wybór tego typu dekoracji. Dajcie znać, czy podobają Wam się tutaj te rzeczy, czy raczej szukacie czegoś innego. 19 zł kosztuje taka dekoracja. Grzybki, dwa grzybki, obok w kolorze muchomorki. 14 zł, taki mniejszy zestaw grzybków. I tutaj mamy za 19 zł taki większy. 5 zł, bardzo fajna sowa, tylko strasznie mała, naprawdę. Za 5 zł można kupić coś fajniejszego tutaj. I większego przede wszystkim. Sowa spoko, natomiast tutaj no, nie mój klimat, szczerze Wam powiem. Takie troszeczkę tandetne te rzeczy. Tutaj wiewiórka. Nie wiem, może komuś się to podoba. Mi nieszczególnie. Oprócz sowy. Sowa jest naprawdę bardzo, bardzo fajna. Nie, sowa jest super. Tutaj mamy też po 5 zł takie zestawy muchomorków, różnego rodzaju liście. No zobaczcie. Takie brokatowe, dostępne są w różnych kolorach, srebrny, miedziany, zielony, takie zielone grzybki, tutaj mamy filcowe ozdoby. No takich małych dekoracji jest dużo, 5 zł, jeżyki. O, te dynie są bardzo fajne, te dynie naprawdę mi się podobają. 5 zł. O, i tutaj jeszcze na promocji za 2,50 takie spinacze w kształcie i wiewiórek. No zobaczcie te piękne. Super, 2,50. Bardzo fajna cena. Różnego rodzaju liście. Tutaj mamy za 5 zł takiego jeża. Sowa do zawieszenia też bardzo ładnie wygląda. 9,50. Dajcie znać, czy interesują Was już teraz ozdoby jesienne, czy jeszcze czekacie. Tutaj mamy takiego jeżyka za 9,50. Taki wieniec jesienny do powieszenia. Różnego rodzaju oświetlenie. Naprawdę jest bardzo szeroki wybór. Serwetki. Tutaj bardzo, bardzo jesienne już. Jak widzicie, duże opakowanie. Tutaj jakiś widoczek. Te są fajne. Te mi się akurat podobają. Zobaczymy, ile kosztuje cała taka paczka. 10 zł. Myślę, że nie jest to dużo. 5 zł natomiast kosztują takie mniejsze opakowanie. Pod koniec filmu, jak już obejrzycie wszystkie te dekoracje, dodajcie znać, co Wam się najbardziej spodobało, a może nic, może nie interesują Was tego typu rzeczy. No w każdym razie zapraszam do komentowania.
a postaram się być teraz w sklepach troszeczkę częściej. 5 zł kosztuje taka podkładka pod talerze, oczywiście wersja typowo jesienna. Tutaj mamy za 5 zł również w kształcie takiego liścia. Tutaj akurat w kolorze brązowym. Ja jednak wolę tradycyjne podkładki. I kochani, Halloween. Do Halloween jeszcze jest dużo czasu, natomiast no już są ozdoby halloweenowe tutaj w sklepie. 14 zł taki obrusik w kolorze czarnym, kot kosztuje 14 zł. I koniecznie dajcie znać w komentarzach, czy kupujecie takie ozdoby, czy raczej Was to nie interesuje, bo zdania są oczywiście podzielone. No w każdym razie taka dynia, zestaw dyń, takie taśmy. Tutaj, o, to fajne. $14. Bardzo fajne balony. Napiszcie koniecznie w komentarzach, gdzie kupujecie balony. Pająki za 9,50. Taki strój 37 zł. Obrus. O, to jest fajne. 14 zł, taka wiszący kościotrup. Nie widzi, nie słyszy i nie mówi, tak? Trzy powinny być. No, na Halloween tutaj chyba jest największy wybór. 9,50 taki kościotrup ze sklejki. Można to przemalować, można zostawić w takim stanie, jakim jest. Tutaj kościotrup plastikowy z jakiegoś tam tworzywa. 37 zł. To jest straszne. Świecznik. Już patrzymy cenę. 55 zł. Taka właśnie ozdoba. Duży wybór czaszek. Ta jest straszna. 27 zł. Okropna, wstrętna. Nie mój klimat. Już ewentualnie wolałabym coś takiego. Ym, 50 zł. Drogie są takie rzeczy. Tutaj mamy z taką koroną. O, ta nie ma ceny. Może ta będzie miała. $25. Taki kociak z dynią. 8,50. I tutaj mamy za 9,50 taką kulę z trupią czachą. To jest fajne, za 9,50 taki pająk, na przykład jakieś słodycze, popcorn, nie wiem, cukierki, żelki, cokolwiek, biżuterię nawet. Dynia kosztuje 23 zł. Duże są te dynie. Tutaj mamy dostępne różne kolory. To też 23 w kolorze czarnym. Tutaj nie ma ceny. Pewnie też 23 zł. Też nie ma ceny. Tutaj mamy większą.
37 zł. Muszę koniecznie przyjechać się do jakiejś takiej większej galerii i tam zobaczyć, bo u mnie zdaje mi się w tym sklepie jedno i to samo. Żadnych takich nowości. Może jakieś tam pojedyncze. No jest jeszcze za wcześnie, także. A tutaj mamy 5 zł. Taka dynika. I 10 zł, 9,50 taka czaszka z nietoperzem. Tutaj, jak widzicie, są różne rodzaje z kotem, z wroną. I tutaj mamy za 15 zł taki świecznik. 27 zł taka kula czaszek. Okropieństwo. Takie białe czaszki. O, 8 zł. Jakaś promocja, wyprzedaż. Te są fajne. Te mi się akurat podobają. O ile może się podobać czaszka. 70. O, 75 zł. Droga. Nie wiem, czy bym kupiła. Raczej za tą cenę nie. Zobaczymy sobie coś innego. Jeszcze 25 zł. To jest do zawieszenia. No ładne to jest. To powiem Wam, że naprawdę to mi się podoba. Fajnie to wygląda. Nie jest takie przesadzone. Ładna dekoracja. Metalowe serduszko. Za cenę 7 zł. Tutaj mamy jeszcze takiego motylka. I rybki. Jest wyprzedaż. 3 zł. Dynie. 14 zł. Takie stroiki z dynią. Z kwiatem 19. Plastik niestety 19 zł. No jak za taką dekorację? Dużo, za dużo moim zdaniem. No ale może komuś się to podoba i cena nie przeszkadza. To jest nawet ciekawe na Halloween. Dynia z czachami za 37 zł. No zobaczcie.